Tu i teraz. Aktualności Radia Lublin. W studiu droga Magda, Magdalena Fiałkowska. Witaj. Będzie smakowicie. Wróciłaś z Warszawy, tam była dzisiaj konferencja prasowa i już zapowiadamy Festiwal Smaku, bo to jest taka impreza, że warto sobie może w tej chwili już w kalendarz wpisać. Wprawdzie dopiero we wrześniu, ale czy warto? Będziesz nas przekonywać. 6-8 września wpisujemy w kalendarz. Konferencja odbyła się w Instytucie Adama Mickiewicza i to jest bardzo istotne, ponieważ ten instytut zajmuje się promocją polskiej kultury wszędzie na świecie. Oni są odpowiedzialni na przykład za granie Chopina pod piramidami, czy w takich kosmicznych miejscach typu Chiny na przykład. To właśnie oni. I Instytut Adama Mickiewicza bardzo selektywnie wybiera i muzyków, i artystów, i też wydarzenia, które pokazuje światu. I postanowili, że wybiorą właśnie lubelski, tak, Festiwal Smaku. O wsparciu Instytutu opowiadał mi jego dyrektor Paweł Potoroczyn. Wspieramy finansowo występ poszczególnych muzyków. My generalnie komunikujemy ten festiwal, no i pracujemy również z międzynarodowymi krytykami odwiedzenia, żeby oni ten festiwal odwiedzali. Mamy taki duży program wizyt studyjnych. W ramach tego programu przywozimy do Polski między 500 a 600 osób. No, nazywamy ich profesjonalistami kultury. To są kuratorzy, to są właściciele galerii, dyrektorzy muzeów, dyrektorzy orkiestr, krytycy, sami twórcy. Przywozimy również dużo dziennikarzy, w tym tak zwanych foodies, czyli krytyków kulinarnych. I w ramach tego programu będziemy chcieli na Festiwal Smaku do Lublina przywieźć grupę z ważnych magazynów kulinarnych, europejskich czy światowych. Nie zapominajmy też o portalu culture.pl, który ma przynajmniej 10 tysięcy użytkowników dziennie i oni też się dowiedzą o Festiwalu Smaku. Paweł Potoroczyn wymyślił takie hasło dla festiwalu, wymyślił przyjacielsko, na szczęście nie chce za to żadnych faktur, wymyślił, że Lublin jest Prowansją Wschodu i do tego odniósł się podczas konferencji Piotr Franaszak, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Lubelskie jest bardzo różnorodne i bardzo interesujące i dążymy do tego, żeby w Prowansji promowali się, że są Lubelszczyzną Zachodu. Te nasze kulinarne propozycje są związane raz z kulturą, z pewnymi wpływami kulturowymi, są jej wynikiem i efektem, ale też mają rolę kulturotwórczą na przyszłość. I oczywiście smaki to jest jedno, ale ta turystyka, którą chcemy Państwu zaproponować, związana jest dosłownie też ze smakowaniem kultury, smakowaniem relacji, z dialogiem, który chcemy Państwu zaproponować. Wszyscy znamy słynne produkty chociażby z Tokaju czy z Szampanii. Tak samo chcemy powiązać wartości charakterystyczne dla produktów Lubelszczyzny z jej cechami. I tutaj program Marka Handlowa Lubelskie, gdzie bardzo silne i znane firmy, zresztą Państwo będziecie mieli okazję też popróbować produktów komercyjnych, chcemy związać mocno z naszym regionem, wręcz wprowadzić nazwy lubelskie dla serów, dla wód, dla alkoholi i produktów spożywczych. To nasza kompetencja i na pewno będziemy ją promować. Zapraszamy bardzo serdecznie na Lubelszczyznę. A zatem konkret, który przekłada się już później na tak zwane cyferki, tak? Na ekonomię. Ale co z tego dla nas wszystkiego wynika? 6-8 września, co tam się wydarzy poza oczywiście smakowaniem? O tym opowie Waldemar Sulisz, prezes Kresowej Akademii Smaku. To właśnie Kresowa Akademia Smaku tutaj, w tym studio, wymyśliła ten festiwal 5 lat temu. Śniadanie na trawie to jest nowy element festiwalu, mianowicie cudowne błonia, które mamy pod zamkiem, na których kiedyś było żydowskie miasto, odżyje. Będziemy tam piknikować, będziemy tam wędzić. Znani Lublinianie otworzą jednodniowe restauracje. Następna rzecz to są turnieje narwek i destylatów. Także będziemy mieli targ rybny. To jest wskrzeszenie wielkiej tradycji. Targ rybny wskrzesimy na Placu Rybnym. No i teraz to, co jest najważniejsze, smaki kultury. Andrzej Czapliński, wystawa Polscy Artyści Europie na Zamku Lubelskim. Tadeusz Rolke, wspólna wystawa pana Tadeusza wraz z grupą twórczą Motycz, pokazującą tradycje kupieckie Lublina. Bałdyga Przyjaciele, były szef Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego kolekcja nigdy nie pokazywana. Prace największych grafików na świecie. Andrzej Koziara, fotograf. Lubelskie lubi tańczyć. Nowy jego projekt. No, niespodzianka dla Państwa. Robert Makłowicz zdecydował się obchodzić pierwszy benefis w Lublinie. A do tego 3 dni z bałkańską muzyką. Tak, prawdziwie bałkańską muzyką. 6-8 września, Festiwal Smaku w Lublinie. Magdalena Fiałkowska nam przywiozła te wszystkie informacje z Warszawy. Magdy, jesteś jedną z twórczyń tego festiwalu. Dumna? Wiesz co, no jak patrzę, kiedy on już 5 lat i urósł aż taki, ja pamiętam, kiedy jeździłam do jakiegoś urzędu i prosiłam o pozwolenie, żeby tam można było na jakimś placu coś zorganizować i zbierałam te pieczątki.
Tak, tak, bardzo się cieszę. A festiwal powstał dlatego, że przez 2 lata razem z Waldkiem Suliczem jeździliśmy do państwa domów, bo to słuchacze nas zapraszali i pomyśleliśmy, że jest mnóstwo ciekawych smaków i osób zafascynowanych smakami Lubelszczyzny, że warto to wszystko zebrać w jedno i pokazać tutaj w Lublinie. I tak narodził się 5 lat temu, trudno mi w to uwierzyć. Europejski Festiwal Smaku. Magda Fijałkowska, dumna z festiwalu, a ja jestem dumna z ciebie. Słuchają państwo Radia Lublin. Dziękuję.